Tu Stachowska, wasz profesor odżywienia. Zobaczcie, w Szczecinie już wiosna. Ptaszki świergolą, jest naprawdę cudownie, słonko świeci. I dzisiaj chciałabym coś powiedzieć o kortyzolu, BDNF-ie i depresji. A mianowicie, że zrobiono badania, w którym wykazano, że można obniżyć stężenie kortyzolu, co prawda na razie tylko u takich depresyjnych zwierząt, ale za pomocą czekolady. No więc takie badania, które trafiają prosto do mojego serducha. Bo okazuje się, że chorzy, którzy mają zdiagnozowaną depresję, mają podwyższone stężenie kortyzolu. A więc wszystko to, co może to stężenie kortyzolu obniżyć, a więc kwasy tłuszczowe omega-3, to są absolutnie najlepsze. Także witamina C, no i właśnie te polifenole zawarte w czekoladzie działają wyśmienicie. Drugim czynnikiem, który z kolei jest obniżony u osób z depresją i chcielibyśmy go podwyższyć, jest troficzny czynnik, czyli taki czynnik, który odżywia komórki mózgowia, czyli BDNF. Ten niestety w depresji ulega obniżeniu. I co tutaj możemy zastosować? Znowu mamy kwasy tłuszczowe omega-3, czyli no kłaniają się oleje z alg, albo tłuste ryby, albo oleje rybie. I słuchajcie, no oczywiście to wszystko, co już doskonale wiemy, czyli zielona herbata, polifenole z zielonej herbaty, owoce jagodowe, jakbyście jeszcze nie wiedzieli, to podkreślam, kurkuma, no i oczywiście co? Kakao, a jak kakao, to gorzka czekolada. A jak gorzka, to czasami można i odrobinkę tej słodkiej. Już mam ochotę poprawić sobie nastrój, chociaż słonko świeci. To jest tylko wymówka, ale słuchajcie, czekolada rządzi. Wszystkiego dobrego. Jutro powiem Wam o tym biofeedbacku.